będę czytał, bo lepiej widzę niż myślę. Ludzie, już niedługo wszystko się zmieni. Słońce będzie wschodzić na zachodzie, a zajdzie na wschodzie. Ziemia zacznie się obracać w lewe strony i wszystkie lewe pieniądze z kieszeni tych nowych kapitalistów będą wypadywać prost pod nogi wszystkim prawym. I wszystkim prawym ludziom się poprawi. No bo jakim prawem może być tak, że jedne mają dużo, a dużo nie ma nic? No a jeszcze więcej to w ogóle. My chcemy takiego kapitalizmu, żeby każdy miał kapitalnie. A nie, że jeden drugiemu wilkiem jest i czerwonym kapturkiem. Wróć. I z czerwonym kapturkiem robi babci kolejno lewatywę renty. Tu musi w końcu zapanować prawo i sprawiedliwość. Ale najowisza. Nie może tego wprowadzać dwóch takich, co wcześniej ukradli księżyc. I nie o takie telewizje nam szło. No, żeby ludzi bez wyroku zamykać w zoo, za byle jakie reality show? I Jezus Maryja, nie o takie radio. Niech nam Unia nie mówi, jakie ryby mamy łowić, bo nam się należy śledź w oleju i nieważne, czy z Bałtyku, czy na Morzu Ochockim. I nikt nam nie będzie dyktował, jakim oczkiem mamy łowić, bośmy mieli nawet wędkarza za prezydenta. A do roboty powinny nas przyjąć od razu, bo u nas jest tyle bez roboty, co roboty do zrobienia i dlatego nam się należy. No bo czy Polak jest gorszy od jakiegoś Hiszpanina, który nie dość, że ma cieplej, to jeszcze Real Madryt, a nie jakiś górnik Zabrze. Polacy, Polska powinna być dla Polaków tak samo jak Rosja dla Ukraińców i Niemiec. I Niemiec nie ma tu nic do szukania, bo wszystko już ukradzione. I niech nam nie rzuca tymi mareczkami za przymusowe robotę po zaniżonym kursie, bo my się w kursie orientujemy. I wiemy, że jak marka stoi, to złoty leci i odwrotnie. Jak złoty leci, to marka 100 złotych. No w każdym razie markujecie, o co chodzi. Marek nie ma. Marek nie ma i musi podpierać ten budżet jakąś belką. Ludzie, nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zepnąć na peryferię. My mamy za sobą tysiąc lat historii i Małysza. I niech nam kto podskoczy. A co się dzieje teraz? Terroryzm. Terroryzm w kraju i na świecie. W kraju lepiej nie mówić. A po tym, co się stało w tym New Yorku, na ludzi spadł sam bladen strach. A co my na to? A my na to rozszerzamy. A my na to rozszerzamy gęby i nie wiemy, w co uderzyć, czy w mordę, czy w dzwony. To jest wojna światu. Wojna turbana z kapeluszem. O lepsze miejsce na wieszaku historii. A gdzie jest miejsce dla Mycki Icka? Nie mówiąc o Arafatce czy Kaszkietce Pawlaka. No, na razie wieszają czapki. Ale w końcu czyjaś głowa spadnie. Takie jest prawo Busha. Buszu. Busz. No.
No, ale nie dziwota. Bo jakby się ktoś komuś wpakował samolotem do chałupy bez pukania. I lepiej, żeby nie szukali lekarstwa na tego jakiegoś wąglika. Tylko niech czym prędzej wynajdą jakieś tabletki na ludzkie głupoty. Bo tak jak terroryzm nie zna granic.